Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Fortix 2. Jest to kontynuacja prostej gry zręcznościowej studia Nemesis Games. Ponownie wcielamy się w rycerza Sir Fortixa, który musi przeciwstawić się siłom zła dowodzonym przez maga Xitrofa. Zadaniem gracza jest zajęcie się wszystkimi twierdzami obronnymi znajdującymi się na planszy. Musimy je przechwytywać. Kampania Fortix 2 to 30 misji o rosnącym stopniu trudności. Zacznijmy sobie nową grę, żebyście mogli poznać kilka pierwszych poziomów. Tu mamy mapę świata. Jest to wyspa Artalom, na której będziemy toczyć nasze potyczki. Pierwsza mapa. I tak oto prezentuje się świat Fortix. Musimy sobie tutaj przechwytywać te tereny, aby ostatecznie dostać się do zamku i zająć jak największą powierzchnię. Katapulty zestrzeliwują wieże, które strzelają nam w zamku. My mamy do zbierania kwiaty, gwiazdki, które są power-upami. No i dzięki temu możemy sobie bardzo, bardzo szybko pokonać daną mapę. Tutaj akurat to jest taka pierwsza. No i dlatego nie było zbyt wielkich problemów z tym. Nie ma tutaj smoków, które mam nadzieję zaraz się pojawią i będziecie mogli zobaczyć, jak bardzo sprawa się komplikuje w późniejszych poziomach. Dobrze, ten pierwszy jest zaliczony. Spróbujmy sobie poziom numer 2. Tutaj już trochę jest gorzej, ponieważ pojawiły się na mapie 3 smoki. Ja tutaj nie mam aktualnie zamku do przechwycenia, ale za to muszę sobie radzić w dość trudnym terenie, ponieważ tutaj z prawej strony te takie szaro-czarno-brązowe to są bagna, no i teren wody. W tych obu terenach mój bohater bardzo, bardzo wolno się porusza, jak widzicie. I być może teraz nie zdążę. Ach, niestety się nie udało. I widzicie, co się dzieje. Mój bohater zostaje cofnięty do początkowej lokacji, z której zaczął swoją podróż. Kontynuujmy tutaj. I dzięki temu, że miałem power up, moje smoki, które były na planszy, zostały zatrzymane. Ja sobie tutaj przychwycę teraz tą tarczę, dodało mi to trochę punktów. I oczywiście tutaj te kwiaty, które w zasadzie już mi nic nie dają, ponieważ zdobyłem osiągnięcie z nimi związane, ale nic nie szkodzi dostać kilka dodatkowych setek punktów. Dwie gwiazdki się tutaj znajdują, nie wiem, czy je dosięgnę, ale spróbujemy. No niestety już jedna zniknęła. Fortix, powiem wam szczerze, że jest to legendarna gra na forum steamgifts.com, w którym to wiele osób zawsze, gdy chodzi o żart z bardzo, bardzo tanią grą, podaje Fortix 1, ponieważ Fortix 1 na Steamie znajduje się za śmieszne pieniądze, jest to kwota 1 dolara, dlatego też twórcy, myślę, że nawet na wyprzedaży nie dają tej swojej gry, ponieważ ta cena jest już dostatecznie niska. Fortix 2 aktualnie możemy też zdobyć za śmieszne pieniądze, również dolara, ponieważ mamy Summer Sale, jak dobrze o tym wiecie. Dodatkowo możemy tutaj w tej drugiej części zagrać sobie w mapy, które znajdowały się w pierwszej części. Dlatego też jest to, myślę, stosowny zakup. Twórcy po prostu odświeżyli te starsze mapy z pierwszej części na silniku dwójki. Druga mapa za nami, spróbujmy sobie mapę numer 3. I tutaj mamy twierdzę oraz smoki i katapulty do przejęcia. Na środku jest ta tarcza, która być może w każdej mapie się znajduje, nie pamiętam już dokładnie, ponieważ dla was specjalnie zacząłem tą grę na nowo. Tutaj dodatkowym utrudnieniem jest ten mur, który niestety blokuje mi przejście. Ja muszę, jak widzicie, przez takie szczeliny między nim się przedostać do góry, ale myślę, że nie będzie to nic trudnego. No niestety, całe szczęście udało mi się tam dotrzeć do góry, mimo tego, że to była niesamowicie duża odległość. Tutaj spróbujmy sobie jeszcze przejąć ten teren. Myślę, że się uda. I genialnie. Jeszcze jedna katapulta. I praktycznie już będę miał tylko jedną wieżę do pokonania. Zobaczmy, jaki tutaj mam power up. O,
Świetnie, smoki są nieruchome. I ja mogę sobie jeszcze tą jedną katapultę przejąć. I teraz już nie będę miał najmniejszego problemu, żeby ukończyć ten poziom. Tylko ta katapulta się obróci i zestrzeli wieżę. No i pora tutaj przejąć teren starczą. I genialnie, poziom zakończony. Spróbujmy sobie jeszcze jedną misję, ponieważ nie chciałbym wam zbyt dużo pokazywać, a myślę, że te początkowe etapy są takie idealne, żebyście się mogli zapoznać z tą grą. No i tutaj jeszcze trochę trudniejszy teren, dochodzą jeszcze dodatkowo kolejne potwory, mianowicie ogry, które po prostu chodzą sobie po mapie, już nie tak jak smoki latające. Są o wiele wolniejsze, ale za to jest od razu ilość tych ogrów 2. Tutaj niestety te mokradła są bardzo, bardzo ciężkim terenem. Mój bohater chyba najwolniej w całej grze się na nich porusza. No i niestety ja straciłem życie. Ale tak to jest, gdy chce się zbyt duży teren naraz przejąć. Genialnie. Pierwsza katapulta mi tutaj rozwaliła wieżę, została jeszcze druga. Przejdę sobie do góry, zbieram sobie ten słonecznik, oczywiście punkty się zawsze liczą i spróbujemy się przemieścić do katapulty na statku tam. Dzięki temu ta jedna wieża tutaj, która jest, zostanie zestrzelona. Jak widzę, z prawej strony mamy jeszcze jedną katapultę, no i ta wieża na dole mi tutaj trochę przeszkadza. Genialnie. Teraz tylko zaczekać chwilkę, żeby ta katapulta zestrzeliła wieżę. No i ja już nie mam najmniejszego problemu, żeby tutaj z lewej strony przejąć tereny, które mi są potrzebne. Co mi ta da ta gwiazdka? Zobaczmy. Genialnie, mam ulepszoną prędkość. No niestety, jakby to było na cały poziom do końca, to by było lepiej, ale zawsze to jakaś pomoc. Lepsza taka niż żadna. Co ja mogę tutaj zrobić? Tu mi chodzi ten smok. Ja sobie dojdę, myślę, do tej katapulty tutaj, ponieważ najlepiej jest zestrzelić na samym początku wszystkie te wieże. Świetnie, no i teraz już droga wolna. Genialnie, smoka też już nie mam na mapie. I mogę sobie przejąć tą tarczę. Udało się. Kolejny poziom zaliczony, moi drodzy. To było Fortix 2. Jeżeli jesteście fanami gier tego typu, serdecznie wam polecam, ponieważ nie ma chyba zbyt wielu produkcji tego typu dostępnych na rynku. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!